Chiny. Źle działająca winda zabija mężczyznę. Do tego tragicznego wypadku doszło w Fuzhou w Chinach. Dwóch mężczyzn zostało uwiezionych w windzie na około 20 minut. Po tym, jak na miejsce przyjechali serwisanci, szybko udało im się uwolnić dwójkę mężczyzn. Jednak jeden z nich zapomniał czegoś na podłodze windy i gdy sięgnął po swoją własność, winda nagle zaczęła zjeżdżać w dół. 53-letni mężczyzna został zmiażdżony na śmierć. Nie wiadomo, co doprowadziło do nieprawidłowego działania urządzenia.